Oh my God, please help me knee deep in the river trying to get clean. He says wash your hands, get out the stains, but you best believe, boy, there's hell to pay. Yeah, you best believe, boy, there's hell to pay. Witam was, moi drodzy, jestem Siegfried Kotze z Dark Souls. W tym odcinku chyba dałem się tu zabić jakimś lamusom, było mi smutno z tego powodu. Ale na szczęście wszystkich pozabijałem, więc jest spoko. Znalazłem tu windę, tam były jeszcze trochę gości, tam była skrzynka, ale generalnie nic ciekawego się nie działo. Czemu ta winda jedzie tak wysoko? Halo, ja myślałem, że nawet zwiedzę inne piętra biblioteki, no to fajnie. Ściany porośnięte kryształem, spoko. No dobra, zajrzyjmy co tu będzie. Mam pewne obawy. Co do spotkanych przeciw... To jest, ta duży jegomość. O! Nie wiem, ale na szczęście padł po dwóch ciosach. I kurczę, blade jakiś taki głośny odgłos śmierci wydał, że tak powiem. 3000 dusz, spoko. Przepraszam, muszę się podrapać po padzie. O! Jak? Umrzyj! Juhu! Nie. Umrzyj. No kurde, głupie ściany mnie blokują. O, dobra. Super, on daje zawsze migoczący tytanit, warto na niego polować. Bo migoczący tytanit jest dużo wartości. On mi się do dupy przyczepił. Dobra, już spadł. O, im wyżej, tym bardziej porośnięty kryształami. Super. O! Białe światło, czyżby bosik? Cholera, niestety tak. Ej, ja nie chciałem bossa. Co to jest i jak się z tym walczy? Duchu? Wow, no halo. Aż mi klatki spadają. O, ja pierdzielę. Jakie mam niby tego? Aha, tam niby jest, tak? O co chodzi? Ja może ja te kryształy mogę rozwalać. I w ogóle na to nie wpadłem. Spróbujmy. Tylko teraz muszę dotrzeć taki kawał tam, nie? LOL? Gdzie ja się odrodziłem? Aha. To jest jaszczuro ten. Ha! Działem go przez ścianę. Co za lamus. Dobra, jestem w jakimś dziwnym miejscu. Bardzo dziwnym miejscu. I co, tu zamknięta klatka, tam zamknięta klatka, to co ja mam robić? Użyć ogniska, żeby się teleportować? No to wygląda, no. O, super! To ognisko jest odcięte od innych. Wspaniale po prostu. Niezbyt rozumiem, co w takiej sytuacji powinienem robić. Że mam ich zabijać, aż z nich coś wypadnie? Może szukać jakiejś sztucznej ściany? Super, pasjonujące, nie? Te zwłoki tutaj... A, ja go miałem... Tutaj miałem kluczyk. O kurcze blady, no. Dobra. O! Co się dzieje? Czy to jest alarm? Oznaczający, że uciekłem? Nie, to jest melodyjka, która wypuszcza... wężomeduzy? Wiecie co, jednak wrócę do tej klatki i tam zostanę może. Bo... dziwna to lokacja.
on ucieka? No wracaj tu, tchórzu. On też ucieka, no co to ma być? Co? To musi być naprawdę przesrane, skoro potwory zaczynają uciekać po drabinie. Ej, te cholerstwa idą do góry tutaj. Ja może pójdę za przykładem tych jaszczuro-wężogłowych. Ej, nie będę ryzykował schodzenia na dół, bo no nie brzmi to na zbyt bezpieczne... Zbyt bezpieczne sytuacje. Zamknięte, super. I co, tu mam zeskoczyć na to niżej? Przecież się zabije. Dobra, no spróbujmy. W najgorszym wypadku odrodził mi się przy ognisku. Ciuchy dziewicy, spoko. To nie dla mnie. Zobaczmy. Dużo gorsze niż moje obecne ekwipunek. Dobra, wychodzi na to, że pójście tam do góry wiele mi nie dało. Dobra, co to jest i co mi zrobi? Tak mi się zastanawiam. Dobra, wychodzi na to, że w klatce jestem bezpieczny. Dobra, a co będzie za drugimi drzwiami tutaj? Bo tu są jeszcze drugie drzwi. Czy mogę je otworzyć? Nie, nie mogę je otworzyć. No to bieda. Jakieś strażnicy to są, czy... No o co chodzi z nimi, bo ja nie rozumiem. Dobra, chodź tu. Uuu, boję się w ogóle. Dobra, nie są coś super wytrzymali. Aczkolwiek, no, wolałbym nie... kusić losu, bo to, że nie są super wytrzymali, nie oznacza, że... nie zadają super obrażeń. To nie idzie w parze. Ten gong, który dzwoni, jest gdzieś u góry, tylko gdzie? Nie gdzieś u góry, zaraz. Nad nimi. Tam? Nie. Gdzie ich więcej? Czy oni się odradzają za chwilę, czy jak to działa w ogóle? Dobra, co tu jest? Kolejna klatka. Siema! Przyszedłem cię uwolnić od problemu życia. Jakoś tak. Dobra, tu nic. Nie, myślałem, że ta deska jest pęknięta, przez chwilę mi się wydawało. Dobra, idą do mnie kolejne meduzowęże. Nie, na razie tam one gdzieś się zatrzymają na półpięterku. A sobie zajrzę do kolejnej celi. Nie, ta już jest zamknięta. No, trudno się mówi. Pędzę na spotkanie. Chodź, meduzowężu. Wężo, meduzo. Ten atak, wydaje mi się, że jest jakimś takim ugryzieniem. Jakbym nie złapał, to przypuszczam, żebym... zginął w męczarniach. Ojej. Dobra, dziabłem go. Miksturka. Sprawdźmy ich cele. Czy nie było w niej nic ciekawego? O, jest jakieś zejście do celi niżej. Spoko. Dodatkowy klucz do więzień archiwum. Aha, czyli pewnie teraz mogę otworzyć te więzienia, które miałem i były zamknięte. Chwilę się bałem, że mi się nie uda go załatwić. Dobra, dowrócimy się. Mam nadzieję, że nikogo te wycie gongi, czy co tam jest słychać w tle, nie denerwuje. Dobra, sprawdźmy tą klatkę w takim razie. Tu jest coś interesującego. A, coś tu leży, no to spoko. Dusza dzielnego wojownika. Powiedzmy, że no niech będzie, zawsze jakiś pieniądz. A jak tam się dostać? Nie trzeba jakimś dziwnym sposobem tam doskoczyć czy coś, ale dobra, nie będę ryzykował. Może na razie będę kontynuował swoją podróż w dół. Zobaczymy, co mnie tam dalej czeka. Może kolejne meduzowęże, wężomeduzy, a może nie. A może wężojaszczuroludzie. A może coś jeszcze innego. Tutaj jest ten, o, tam jest ten gramofon. Kurde, kolejna ekipa.
No i tu jest całkiem sporo. O! Widzieliście, szczelił czymś. Tak jak mówię, nie chcę na pewno ryzykować pchania się na nich zbytnio. To sobie wykona atak, potem mój ciężki atak wytrąca go z równowagi i w ten oto sposób mogę go bezpiecznie dziabnąć. Kolejna dwójka. O! Czyli są jesteś silniejsi. Znaczy odporniejsi w sensie. Jakieś większe modele czy coś? O, coś uda. Szczodre światło słońca. Kojące światło słońca, no spoko. Zamknięte. Niedobrze. O, siema! Hello again. What a chance meeting is. Alas, I'm imprisoned once again. The archives. Such a the thought offends me so. As a student of the arts, you understand. Drugi raz tego czarodzieja spotykam uwięzionego w jakiejś klatce. Spoko, naprawdę. Fajny z ciebie bohater. Też się więzić co chwilę. To takie trochę lamerskie, nie uważasz? Ale nie mnie to oceniać. Dobra, co to jest? Jakiś mechanizm. Czy ja z nim coś mogę zrobić? Nie wydaje mi się. Tam się powinienem jakoś dostać. A czy ja mogę na to skoczyć na przykład? Mogę, tylko że to z tego. Nie, taki porzewiały trochę i w ogóle. Co to za skrzynka jakaś? Nie, to... Tam coś jest? Nie? Czy to jakiś... O, tu jest drabinka, super. W ogóle do mnie gra ta, która wykiwała z tym bossem, bo to był było specjalne takie miejsce, gdzie ten boss ma mnie załatwić, tak? Kurde, jest ten czarodziejski wężoludź. O, to był błąd, ja wiem. O, lepcia. To był jeszcze większy błąd. Ajajajajaj. No, proszę się uspokoić. Ja pierniczę. O to, że... No i zlamiłem. Bardzo niefortunnie. Jak tam z czasem? O. Z czasem kiepsko. Bo wypadałoby kończyć. O, w dupala. Ta jest. Proszę nie uciekać. Proszę tu wracać. No dobra, załatwiłem ich. Tu się da... W ogóle tego gonga już nie ma, słyszycie? A czy właściwie to nie słyszycie? Słyszycie, że nie słyszycie? Dokładnie to chciałem powiedzieć. Dobra, ale teraz droga w dupę powinna być szybsza. W sumie mogę olewać te cele po drodze. Najwyraźniej niebieskie meduzowęże się nie odradzają. Więc też spoko. Chodzi o to, że w takim razie muszę tylko dotrzeć do góry i załatwić te... Znaczy dotrzeć najpierw w dół, a potem na tą półkę raz do góry. Żeby... A nie, patrzcie, te wszystkie cholery tam są w tym pokoiku. Może na razie je olejemy. Czy ktoś mnie goni? No co to ma być? Uspokój się. Dobra, jeśli pobiegnę naokoło, to czy one mnie zignorują? Kurde, wyglądają jakby rozmawiały o czymś, nie? Jasny gwint. Dobra. Nie będę ich tam niepotrzebnie irytował, tym bardziej, że w takim zmasowanym gronie mogą być niebezpieczne. Spróbuję natomiast...
pierwszej kolejności odzyskać moje dusze, a w drugiej kolejności załatwić tych wszystkich brzydali. Wow, to było szybkie. No co, do trzech razy sztuka i kończymy odcinek? Możemy tak zrobić, nie? Kurde, bardzo złe wyczucie mam do tej walki, no. A dobra, ci próbują uciekać, to ja ich olewam, na razie nie chcę uciekają. Nie wiem, po co oni tam biegną, czy to jest jakiś błąd gry, czy to jest jakieś specjalnie zrobione. Względem tego, że oni wcześniej uciekali przed tymi niebieskimi meduzowężogłowymi. Nie, na odwrót. Wężami meduzogłowymi, tak? No nieważne. Wiadomo w każdym razie o co chodzi, to jest najważniejsze, no. Zastanawiam się, czy kryształowe ludki nie będą mnie goniły uparcie jakiś dłuższy kawałek. No jeżeli tak, to trudno. Mam nadzieję, że nie sprawią mi tu żadnych dodatkowych problemów. Wężoludki na szczęście, znaczy meduzoludki mnie nie zauważyły, a nawet jakby zauważyły, to zakładam, że no... W tej formie to raczej po drabinie nie bardzo. Taki optymizm w tej kwestii, że tak powiem. Ojej, ojej, no, no... Ale lipa! Ale lipa, po prostu! Trzeba coś się zaopatrzyć. Dobra, ja to jakoś inaczej będę się rozegrać i widzimy się w tym miejscu, jak zabiję tą trójkę, bo no, nie będziecie przecież oglądać tej samej porażki po 500 milionów razy. Tak więc dzięki wam za towarzystwo, trzymajcie się i cześć.